Koniec wakacji zapowiada się upalnie i wygląda na to, że tak gorąco będzie jeszcze przez pierwszy tydzień września. Aleksandra Mikołajczyk, witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje pogodowe. Jutro Polska pozostanie w zasięgu rozległego i pogodnego wyżu rosyjskiego, który ze wschodu sprowadzał będzie upalne i suche masy powietrza kontynentalnego. W całym kraju piątek zapowiada się pogodnie, słonecznie i bez opadów. Uwaga na upał, prawie wszędzie na termometrach od 30 do 35 stopni. Nieco chłodniej będzie jedynie nad samym morzem i na przedgórzu Karpat od 26 do 29 kresek. No to popatrzmy na szczegóły dla regionu. W pierwszej części nocy będzie się mocniej chmurzyć, popada słaby przelotny deszcz i lokalnie zagrzmi, ale jeszcze przed porankiem pogoda poprawi się i pojawią się przejaśnienia. Bardzo ciepło, od 18 stopni w Kłodzku i w Jeleniej Górze do 20 w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek przywita nas słońcem i do końca dnia nic nie powinno nam pogody popsuć. Sporo słońca i upał. Temperatura od 28 stopni w Wałbrzychu i Jeleniej Górze do 33 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Wiometr do południa obojętny, później przez upał niekorzystny. Warunki drogowe oczywiście bez zarzutu. I na dziś o pogodzie to już wszystko. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.